dobry. Tu Wojciech Kwaśnicki. Zajmuję się sprężarkami od 2004 roku. Prowadzę firmy przemysłowe do oszczędności związanych z użytkowaniem sprężonego powietrza. Dziś chciałbym pokazać kompresor, który pracuje w dosyć trudnych warunkach. W małym zakładzie produkcji mebli. Jest to sprężarka firmy Airpol KTP R15, czyli sprężarka o mocy 15 kW z osuszaczem na zbiorniku i z płynną automatyczną regulacją wydajności w zakresie od 1 do 2 m sześciennych na minutę przy ciśnieniu 8 bar. Chciałem, żebyście zwrócili uwagę na licznik godzin pracy i biegu jałowego. Na liczniku widać, że praktycznie rzecz biorąc 90% czasu pracy sprężarka pracuje. Tak została dobrana, żeby w jak najlepszy sposób odpowiadać zapotrzebowaniu zakładu na sprężone powietrze. Zatem udajemy się teraz do kompresora. W tej chwili sprężarka pracuje na najniższych obrotach przy częstotliwości 25 Hz, ponieważ rozbiór w zakładzie jest mały. A więc są to konkretne oszczędności w eksploatacji dla klienta. Konkretne oszczędności, jeżeli chodzi o zużycie energii elektrycznej. Jeżeli zapotrzebowanie wzrośnie, kompresor przyspieszy aż do maksymalnych 15 kW, czyli do 2 metrów na minutę. Taka płynna regulacja to jest świetne rozwiązanie w zakładzie, który ma zróżnicowane zużycie sprężonego powietrza. Jak widzieliście, warunki pracy kompresora są trudne. Miejsce również niezbyt przyjazne, ale ta sprężarka świetnie sobie daje radę. Jeżeli potrzebujecie kompresora, możecie się śmiało do nas zgłaszać. Dobierzemy na pewno odpowiednie urządzenie dla Waszych potrzeb. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, możecie dzwonić do mnie bezpośrednio lub pisać. Wszystkiego najlepszego i do usłyszenia, do przeczytania. Cześć.